Eurowybory, polska perspektywa. Chciałem powiedzieć parę słów o tym. Otóż Unia Europejska, jak wiadomo, nie działa. Nawet jak ktoś lubi Unię Europejską, to musi... Wiele osób, które lubią Unię Europejską, też to zaczyna przyznawać. Unia Europejska nie poradziła sobie kryzysem waluty euro. Nie poradziła sobie, dlatego że po prostu pozbawiona możliwości właściwie polityki, niezależnej polityki ekonomicznej. A także tutaj mamy też równych i równiejszych, bo na przykład Niemcy mają dwie mennice euro, wszystkie inne kraje mają jedną albo żadnej. No ale dobra. Także mamy politykę ekonomiczną, która sprzyja generalnie Niemcom, czasem trochę Francji, a też nie do końca. Inne kraje są de facto pozbawione możliwości polityki ekonomicznej i dlatego kryzysy przychodzą łatwiej, odchodzą trudniej. Widzimy, że Stany Zjednoczone dosyć łatwo jednak w porównaniu z Europą się wygrzebały z kryzysu, mimo że w europejskiej prasie jest to przedstawione inaczej. Ale rzeczywistość i tak przebija ponad kłamstwa i widać, jak to wygląda. My tu w Polsce to mniej jakby dostrzegamy, dlatego że w czasie kryzysu gospodarka niemiecka zachowa się zawsze trochę lepiej, będzie jej trochę lepiej, dlatego że oni dużo eksportują także do USA i Chin. I czyli do rejonów nieobjętych kryzysem lub mniej objętych kryzysem i w ten sposób my jako montownia Niemiec, a także Holendrzy, którzy są połączeni z nimi i Duńczycy, którzy karmią Niemców, mówię teraz o ekonomii tak szybciutko, to te kryzysy zniosą lepiej, także my tego nie odczuwaliśmy. Natomiast wszyscy byli oburzeni tym, jak Europa męczyła się przez 4 lata z kryzysem migracyjnym. Malutka Australia, no wielka terytorialnie, ale malutka ludnościowa, 22 miliony ludzi, z kryzysem jeszcze większym, a zachowując wszystkie proporcje, jeszcze o wiele większym i poważniejszym niż europejski kryzys migracyjny, poradziła sobie z tym problemem z parę miesięcy, po prostu postawiła kilka obozów na Papui Nowej Gwinei i bardzo szybciutko się zorientowali wszyscy boat people, że tak powiem, że nie ma co, że nie będzie upragniony Australii, tylko będzie obóz w Nowej Gwinei, więc tam. I fala się, że bardzo szybko skończyła. Natomiast Unii Europejskiej zajęło 5 lat dojście do takiego wniosku, co trzeba zrobić. Dopiero teraz się rozmawia z krajami, gdzie może takie obozy powstaną. Jordania czy Tunezja i tak dalej. Tak więc są dopiero rozmowy. Tak naprawdę rozwiązane to za pomocą łapówki dla Turków. W dużym stopniu. Także tak to wygląda. Także Unia Europejska nie potrafi sobie poradzić nawet z najprostszymi sprawami. To nie była skomplikowana sprawa. Jest też dużo złej woli, dużo lewicowego rozmywania między legalnymi, nielegalnymi imigrantami itd., itd. Z polskiej perspektywy jest tak, że w Polsce jest tak, że partia prawicowa, która krytykuje PiS z prawej strony, czyli tak zwana Konfederacja, gdzie obok takich zdrowszych, normalnych ludzi, jak na przykład Sławomir Mentzen, występują też radykałowie, tacy jak na przykład pan Braun. No ale nieważne. Oni krytykują PiS, że PiS udaje tylko, że jest antyeuropejskie, tak naprawdę przecież chętnie jeździ do Europarlamentu, pobiera pieniądze i tak dalej. Tymczasem nie widzę sprzeczności. PiS jest antyeuropejski moim zdaniem, jak najbardziej. PiS nie chce wpuścić Arabów, mówiąc w wielkim skrócie, nie chce Arabów, chce Hindusów i Ukraińców jako migrantów u nas w Polsce. Bardzo słusznie. Nie jest proeuropejski, natomiast w Polsce jest, ciągle dominuje jeszcze, z Europy się da coś wycisnąć z Brukselki. W związku z tym PiS, no ale też jakieś tam, jak Unia daje pieniądze, no to też biorą, nie? To tak samo mniej więcej lubią Unię jak Arabowie, no a Arabowie nie lubią Unii i Europy w wielu przypadkach, ale jak już dają ten socjal, no to dają. Tak samo tutaj mamy, tylko w skali partii i tych synekur. Unia Europejska generalnie jest taki system do przekupywania polityków w skali europejskiej, żeby popierali Unię. No więc to jest taki system kar i nagród, czy tam nagród właściwie, a karą jest zapomnienie w tym systemie. Także, natomiast PiS nie może głosić antyeuropejskich haseł za bardzo. Proszę zwrócić uwagę, że nie głosi proeuropejskich. Za bardzo. Ale nie może głosić tak za bardzo antyeuropejskiej, dlatego że 90% Polaków nadal popiera i myśli, że można coś wycisnąć z Brukselki i te problemy typu kryzys euro, dlatego że my byliśmy podczepieni pod Niemców, to jakoś tak nas nie dotknęło, a te Araby to ciągle nam się wydają daleko. Także na razie Polacy jeszcze mają tę wizję takiej Unii, jak była, czy też wspólnoty europejskiej w latach 90., jak jeszcze nie było poważniejszych problemów. Dlatego nic dziwnego, że te badania tak wychodzą, jak wychodzą. Także Konfederacja chce zabrać głosy PiS, mówiąc do eurosceptyków, że tamci nie reprezentują waszych interesów, a to nie jest prawda.
Natomiast pod tym względem przynajmniej, bo oni się różnią też pod innymi względami. Natomiast siły prounijne, takie jednoznacznie prounijnie, takie co na rozkaz robią wszystko dla Brukseli, czyli PO,